Czołem. Witajcie na kanale Krainy Zgromadzenia. Przybywamy do Was z kolejnym odcinkiem Wampirzego Lore, zwracając się tym razem w stronę początku hierarchii panującej w Camarilli. Zapraszamy do zerknięcia też na inne odcinki i oczywiście do zostania na dłużej, jeśli ten Wam się spodoba. Z uwagi na to, że miłość i strach rzadko idą w parze, to jeśli trzeba wybrać między nimi, o wiele bezpieczniej wzbudzać strach niż miłość. Niccolò Machiavelli, Książę. Camarilla jest potęgą ogarniającą cały świat, a co za tym idzie, jest niezwykle rozległa i wyniosła. Sieć mniejszych i większych hierarchii rozpostarta po kontynentach za swoje zadanie ubiera być równocześnie wszędzie i nigdzie, czego dokonują dzięki ściśle przestrzeganej strukturze. Wieża z kości słoniowej, jak niektórzy mawiają, swoją największą siłę pokłada nie w swoich możliwościach, a w tym, jakie możliwości sprawiają się mieć dostępne. Wszystko ostatecznie i tak obraca się wokół wizerunku, pozorów oraz strachu. Podległe miasta podporządkowują się tradycjom wykształconych przez wiele wieków. Nieco zmodyfikowane na potrzeby krwiopijców, system feudalny to najlepszy sposób zachowania stabilności ich społeczeństwa, jaki stanowi fundament ich kultury i źródło siły. Pierwsza w hierarchii sytuuje się Rada Primogenów, senat stojący na czele prawa. Zwani również prezydium bądź Rada Starszych. Reprezentują interesy klanów oraz naprowadzają księciów na odpowiednie tory. Tradycyjnie Rada składa się z przedstawicieli wszystkich znaczących w domenie klanów, choć nie jest konieczne, by spokrewniony w potrzebie zgłaszał się tylko do swojego przedstawiciela. Choć przyjęło się, że członkowie są starszymi, coraz więcej rad jest bardziej otwarta w swojej strukturze. Radykalniejsze zmiany nadeszły dopiero, gdy wezwanie znacznie osłabiło socjetę spokrewnionych. Przez to zdarzają się rady, które operują rotacyjnie, niektóre zostały drastycznie skurczone, a inne intencjonalnie przyjmują najmłodszych z wampirów. Jednak, gdy książę może upaść w każdej chwili, to primogen będzie trwał. Rada służy jako sąd ławniczy, wspomagając księcia w podejmowaniu decyzji. Dotyczy się to nie tylko kwestii prawnych, ale też innych decyzji powiązanych z domeną. Istnieje wśród spokrewnionych przewijający się żart dotyczący samego rodowodu rad primogenów i klasyfikuje on ich w ten sposób. Trybunał. Rada mająca silne poczucie sprawiedliwości, zawsze szukająca winnych do ukarania. Krąg. Specyfikuje się obsesją na punkcie równości i równoważenia wszystkiego. Prezesi. Liczy się dla nich tylko interes, a nie towarzyskość. Patrycjusze. Uważają siebie samych i swoją pozycję za zdecydowanie ważniejszą od czegokolwiek innego. Związek. Stają w obronie zwykłych Ancile, którzy nie dostają głosu na dworze. Tajny komitet. Kontaktują się tylko listownie lub przez pośredników, unikając ujawniania. I choć są to prześmieszne stereotypy, wiele z faktycznych rad primogenów wpisuje się w te kategorie. Każdy z primogenów posiada również przywilej wyznaczenia swojego zastępcy. Tak zwany bicz klanu odpowiedzialny jest m.in. za zbieranie opinii w klanie, jak i służenie jako egzekutor oraz doradca. Następny jest tytuł samego księcia, zwanego również suwerenem, prefektem, premierem czy gubernatorem. Mimo różnego nazewnictwa i zmiennej na przestrzeni wieków funkcji, mówi się, że sam tytuł księcia jest starszy od samego Rzymu. Sama idea jednak zawsze pozostawała niezmienna. Książę reprezentuje swoje miasto na dobre i na złe. Odpowiada za nie. Stanowi jego prawo, jak i strzeże tradycji. Sam urząd wiąże się oczywiście z ciągłym zagrożeniem. Sam książę musi się liczyć z tym, że resztę swojego czasu na ziemi spędzi na bronieniu tytułu. No i też na wypełnianiu swoich obowiązków. Pierwszym z nich jest nic innego jak egzekwowanie tradycji. W razie na przykład złamania maskarady, egzekutorzy przybędą po księcia, który zawiódł. Co się z tym wiąże, to obowiązek sądzenia. Lub przynajmniej wyznaczenie kogoś do przeprowadzenia procesów. Książę w pierwszej kolejności stanowi sprawiedliwość swojego terytorium, jednak odpowiada również za reprezentację dworską wraz z całą etykietą. Innymi z obowiązków obowiązujących suwerena jest świadczenie przysług. Przyjmowanie petycji, przyznawanie domen czy terenów łowieckich, wszelkie kwestie administracyjne dworu. Podobnie jak samo utrzymanie go.
Oznacza to przede wszystkim przyjmowanie wszelkich nowych gości i utrzymanie humoru w socjety. Ciągła gra polityczna wymaga nie lada talentu i determinacji. To na pewno. Ale z władzą i ciągłą presją każdy radzi sobie inaczej. Dlatego też utarło się wśród wampirów swoisty rodzaj książąt. Prorok. Przemawia, głosi i zarządza w imieniu siły wyższej, a przynajmniej takie sprawia pozory. Jest to typowy sposób sprawowania władzy dla Tremere i Ventru. Despota. Używa swojego szeryfa i jego zastępców niczym tajnej policji. Zasada zero tolerancji dla jakiegokolwiek sprzeciwu i łamania zasad najczęściej stosowana jest przez Tremere lub Asimitów. Magnat. Swoją uwagę skupia na rezultatach. Tu liczą się tylko fakty i liczby. Rodzaj typowy dla Nosferatu oraz dla Ventru. Naczelnik. Utrzymuje swoją pozycję tylko dzięki swojej charyzmie. Specjalizuje się w odwracaniu uwagi poddanych, czy to przez rozgrywki, czy walki. Zwykle praktykowany przez przedstawicieli Torradorów lub Malkavian. Podżegacz. Wiecznie kroczy wojenną ścieżką, koncentruje się wyłącznie na walce, bronieniu terytorium i wykańczaniu swoich wrogów. Droga typowa dla Brucha oraz dla Asymitów. Demagog. Kontroluje poddanych manipulacją. Używa chaosu i kaprysu, by zmylić przeciwników i ukryć swoje działanie. Najczęściej widoczne u Malkavianów oraz u Torreadorów. Tam gdzie władza, tam i książę, gdzie książę, tam i jego seneszal. Zwany również szambelanem, doradcą czy po prostu asystentem. Jest to tradycyjny urząd mający stanowić prawą rękę księcia. Pozycja ta może nie brzmi dla większości jak marzenie, jednak niesie za sobą znaczące korzyści. Są to najczęściej taktycy, administratorzy i doradcy o dużych wpływach i przenikliwym spojrzeniu. Często zdarza się również, że seneszal staje się namiestnikiem domeny w razie niedyspozycji księcia. Królewskiej świcie zawsze towarzyszy jej szeryf, zwany również protektorem, oprawcą, inspektorem, czy też bardziej dobitnie katem. Egzekwuje on wszelkie dekrety księcia, jasno prezentując innym, jaki los czeka tych, którzy nie przestrzegają prawa. Są to znakomici śledczy i doskonali łowcy, a po odrodzeniu buntu anarchistów ich praca stała się jeszcze ważniejsza. W większych domenach, gdy zachodzi taka potrzeba, zdarza się, że szeryf i seneszal wspólnie sprawują rolę szeryfów wywiadu, by jeszcze efektywniej wyszukiwać zdrajców. To właśnie szeryf stoi na obronie miasta przed wszelkimi zagrożeniami. Książę jednak nie posługuje się tylko siłą. Do kontroli podwładnych, czy też do prostego przekazywania wiadomości, potrzebna jest nieco delikatniejsza ręka. Dlatego powołany jest Urząd Herolda, swoistego głosu księcia. Znani są ze swoich licznych kolekcji, nawet mimo wystrzegania się przestrzeni internetowych. Nazywani są również szeptaczami, informatorami, czy nawet ambasadorami. Najczęściej jednak spotykanym przezwiskiem jest określenie Harpii. Jednym z najważniejszych obowiązków Herolda w każdej domenie jest przeprowadzenie tzw. rejestru zobowiązań. Kiedykolwiek spokrewniony publicznie prosi kogoś o pomoc, zostaje to odnotowane w rejestrze. Dzięki temu powstaje uporządkowany spis długów oraz inwestycji. Poza najbliższą gwardią księcia istnieje w domenie jeszcze parę pozycji odpowiadających innym aspektom społeczności spokrewnionych. Jak na przykład posada zwierzchnika wiary, która po latach zapomnienia staje się coraz bardziej popularna. Jest to postać będąca przewodnikiem duchowym, jak i wsparciem dla dworu. Inną z mniejszych pozycji jest również postać cienia. Jest to przydzielony formalnie przez księcia starszy spokrewniony mający wspomóc koterię swoją wiedzą. Nie ma on więc żadnej prawnej władzy, ale służy jako dobre wprowadzenie do domeny. Podobnie spełnia się rola gospodarza Elysium, który nadzoruje to całe centrum społeczności krwiopijców. To tam organizowane są wszelkie ceremonie i spotkania, gdzie każdy ma swoją szansę zabłysnąć wśród dworu. Tak więc wyglądają kulisy Camarilli i jej podwładnych. Jeśli temat Was zainteresował, zapraszamy też na inne odcinki na naszym kanale, jak i na przyszłe lore Vampira Maskarady 5. edycji. Dziękujemy za oglądanie, a tymczasem bywajcie!